70 kg. Zostaniemy w rywalizacji dziewcząt. A zobaczymy walkę pomiędzy Magdaleną Bober, Sparta Złotów w narożniku czerwonym. Właśnie w tej chwili Magdalena pojawiła się już na ringu, a jej przeciwniczką będzie Eliza Poniedziałek, obraz Bąszyń. Reguły rzecz jasna się nie zmieniają. 3 rundy, przepraszam, po 1,5 minuty. Eliza Poniedziałek nie bez kozery wywoływana przez naszego operatora, bowiem jest to srebrna medalistka Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży 2013 w Łodzi. I zaczynamy pierwszą rundę. No, na papierze wydaje się faworytką być Eliza Poniedziałek, opierając się oczywiście na tej Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży, którą mieliśmy okazję śledzić na naszych łamach. Eliza właśnie lubi taki boks ofensywny, wywierający presję. A Magdalena Bober sprawia wrażenie, no, takiej lekko na razie, nie wiem, czy może przestraszonej, może nierozgrzanej. W każdym razie bardzo spokojnej. Magdalena Bober na pierwszej gali w Złotowie, która odbyła się 7 lipca tego roku, zremisowała z Roxaną Wysmyk. Chciałaby na pewno na swoim terenie zapisać zwycięstwo, ale widzimy na biegu wstecznym Bober. Trafia prawie Eliza Poniedziałek, jeszcze jeden prawy. Spojrzała się przez moment na swojego trenera Magdalena Bober, zapominając o defensywie, ale szybko odpowiedziała. No jeszcze nie kończymy, jeszcze nie kończymy. Był sygnał, że ostatnie 10 sekund, ale za chwilę usłyszymy taki sygnał. O właśnie, który oznacza koniec rundy. Troszkę jakby rozproszona Magdalena, zwłaszcza po przyjęciu prawego od Elizy Poniedziałek. Eliza Poniedziałek, poza tym, że prezentowała się na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży, to także prezentowała się na niedawno zakończonych 8 Międzynarodowych Mistrzostwach Śląska, które zresztą również transmitowaliśmy, co było, przyznam szczerze, przyjemnością, bo tam boksowały takie pięściarki jak Liza Whiteside, Natasha Jonas, czy też kilka innych mocnych zawodniczek. Tam Eliza przegrała w ćwierćfinale swoją walkę z Olgą Moczałą 1-2. Ale troszkę tych doświadczeń w ostatnim czasie Poniedziałek zapisuje na swoim koncie. Powinny one procentować. Zobaczymy, czy zaprocentują w walce z Magdaleną Bober. Ładnie zaczyna się odgryzać lewą ręką Magdalena Bober. I było widać, że przez moment zdezorientowana była Poniedziałek, jak zaczął śmigać ten lewy prosty wokół jej głowy. Zmieniła sposób walki, to bardzo sprytnie i bardzo ładnie Magdalena Bober. Kiedy tylko Poniedziałek chce zrobić krok do przodu, skrócić dystans, to Magdalena Bober strzela lewym prostym. Ale Poniedziałek ma tak niezłomny charakter, że na pewno nie zrezygnuje. Dobra końcówka Magdaleny Bober, 2 ciosy spadły na głowę Elizy Poniedziałek.
Kto by się spodziewał po pierwszej rundzie, że aż tak odmieni losy tego pojedynku Magdalena Bober. Wydawało się wręcz w końcówce pierwszej odsłony, że Magdalena już z troszkę takim politowaniem wręcz patrzyła w kierunku swojego narożnika. A to minuta przerwy, dyskusja ze szkoleniowcem, również z Agnieszką Głos, która jest w jej narożniku. No i proszę, mamy zupełnie inny obraz walki, a Liza Poniedziałek, podstawowe pytanie, jakie sobie teraz zadajemy, to co zrobi z tym aktywnym lewym prostym Magdaleny Bober? Jeżeli zrobi to, co w drugiej rundzie, czyli zasadniczo niewiele, to będzie miała problem, żeby wygrać trzecią odsłonę. Troszkę inna jest to Eliza Poniedziałek niż czy to z Mistrzostw Śląska, czy z Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży zwłaszcza. Tutaj właśnie można byłoby nawiązać trochę do tych Mistrzostw Śląska z tej racji, że tam również Eliza przespała jedną z rund. Być może to była druga, już tak dokładnie nie pamiętam, ale był taki moment, że jedną z rund Eliza przespała i przez to nie pokonała Olgi Moczały. Bober wydaje się, że uwierzyła w swoje siły, uwierzyła w to, że może tę walkę wygrać. Ale przede wszystkim lewy prosty Magdaleno. Myślę, że to samo myśli Tomasz Teclaw. Prawe Bober nie są już tak skuteczne i teraz Poniedziałek zamknęła Magdalenę w narożniku. No ale ściąga Magdalena Bober i tutaj należałoby jednak troszkę przynajmniej napomknąć lekką uwagę w jej stronę. Widzimy, jak wiele w boksie znaczą warunki fizyczne, zwłaszcza gdy umiesz się z nich korzystać. Tak jak robi to w trzeciej rundzie Magdalena Bober. Trafia raz po raz tym lewym, ale odgryza się Eliza Poniedziałek, przez co oglądamy naprawdę ciekawą walkę. Stanęła w pewnym momencie w takiej kowbojskiej frontalnej pozycji Eliza Poniedziałek, jakby chciała powiedzieć, no strzelaj, strzelaj, a ja też strzelaj, zobaczymy, która z nas wyjdzie na tym lepiej. Prawdziwa metamorfoza Magdaleny Bober. Nagle zaczęły wchodzić jej też prawe proste. Boksujemy dalej, jeszcze nie ma końca. Magdalena pewnie żałuje, że ta walka się skończyła, bo się rozkręcała z każdą kolejną minutą. No brawa, brawa, bo tak jak wspominałem, po pierwszej rundzie raczej bym nie pomyślał, że Magdalena Bober zdoła dyktować warunki tego pojedynku, a tak długimi fragmentami przecież było. Karta punktowa jest gotowa, a więc za moment przekonamy się, która z dziewcząt tę walkę zapisze na swoją korzyść. Być może był remis, zobaczymy, poczekamy, posłuchamy i wtedy już będziemy wszystko wiedzieć. W walce Magdaleny Bober z Elizą Poniedziałek, walka nierozstrzygnięta, więc remis. A więc remis, remis pomiędzy Poniedziałek a Bober, ale tutaj przede wszystkim wielkie brawa dla Magdaleny Bober. Biorąc pod uwagę to, co działo się w pierwszej rundzie, działo się niekorzystnie dla niej i kolejne dwie odsłony, no to należy jej się szacunek dla tej zawodniczki. A Eliza znowu wróciły troszkę te błędy z międzynarodowych Mistrzostw Śląska. Przespany fragment walki, nawet długi fragment. Nie pozwoliły jej wygrać tego pojedynku. A przed nami, proszę Państwa, już dużymi krokami zbliżamy.